Duże problemy finansowe Centrum Zdrowia w Mikołowie. Szpital ma długi i na razie nie wiadomo jak poradzi sobie z tym problemem. Powiat, do którego należy placówka chce uniknąć zamknięcia poszczególnych oddziałów. Paweł Jędrusik. 23 miliony złotych to obecne zadłużenie Centrum Zdrowia w Mikołowie. Problemy się piętrzą, bo bardzo kosztowna w utrzymaniu jest m.in. ginekologia. Ta przynosi pół miliona złotych strat miesięcznie. Niezapłacone faktury, mnóstwo zaległości, natomiast podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji bieżącej. Powiad Mikołowski, który jest stuprocentowym udziałowcem Centrum Zdrowia, próbuje znaleźć rozwiązanie tego problemu. Opcji co zrobić jest kilka. Nie podpiszę się pod tym, bo przecież bym chodził. Nie, nie umiał pokazać się ze wstydu po ulicach naszego powiatu, żeby ten szpital przestał działać całkowicie. Jakiś ruch trzeba jednak wykonać i to szybko. Pod uwagę brane są dwie opcje. Pierwsza zakłada utworzenie konsorcjum wraz z pobliskim szpitalem Świętego Józefa i przeniesienie tam oddziału ginekologii. A druga sprzedanie szpitala za symboliczną kwotę GCM w Katowicach. W samym Mikołowie, jak i pobliskich, mniejszych miejscowościach obawiają się, że szpital mógłby przestać istnieć. Mikołów to jest 40-tysięczne miasto, więc nie tak. Małe, a podkreślam, że szpital jest szpitalem powiatowym, czyli mówimy tutaj już o 100 tysiącach mieszkańców i kilku miastach. Jest absolutnie konieczne, żeby ochrona zdrowia była jak najbliżej ludzi i znajdowała się, żeby placówka znajdowała się tutaj właśnie na miejscu. Korzystają z niej między innymi czterotysięczne wyry. To już jest też taka nasza tradycja. No, nasi, nasi rodzice, my rodziliśmy się w Mikołowie, nasze dzieci rodzą się w Mikołowie, więc to też taki już bardzo sentymentalny kierunek. Ale jeżeli doszłoby do zamknięcia porodówki w Mikołowie, no najbliższym kierunkiem byłyby Tychy, Pszczyna, Katowice, więc tutaj na pewno ten dostęp do... Takiego świadczenia bezpośredniego byłby utrudniony. Aby ratować szpital, samorządowcy z regionu wystosowali także apel do premiera, w którym proszą o wsparcie.